Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Naszym gościem jest starosta dąbrowski Lesław Wieczorek. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy. Paweł mówił, że dzisiaj może padać. Pan bez deszczu do nas przyjechał, ale no w Tarnowie mgła, na Powiślu także? W Dąbrowie Tarnowskiej też była mgła i podczas przejazdu, ale widoczność jest w miarę dobra. To może pan jakiegoś bociana widział? Kołują? Nie, bociana jeszcze nie widziałem. Zakliczenie są już tutaj, słuchacze nas informują. To oznacza nadejście wiosny. 15 milionów złotych dla powiatu dąbrowskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jakie konkretnie inwestycje będą realizowane? Tak, bardzo duże środki. Będzie realizowana kolejna część drogi 1328, czyli Szarwarska. Trzeci etap, będziemy go realizować w lesie Beleryt na tym odcinku do tak zwanej Polanki Placu Zabaw. Ciekawostka, wyprostujemy tą drogę, mówiąc kolokwialnie, ponieważ ona ma sporo zakrętów. Udało się porozumieć z nadleśnictwem, z Lasami Państwowymi. Tę część wykupiliśmy. Areał taki, który potrzebny jest do tej inwestycji i wyprostowanie tej drogi. A inne trasy? To będzie bardzo ważne dla kierowców. Bardzo się cieszę z tego. To są duże środki. Otrzymaliśmy ten trzeci odcinek, to jest około 5 milionów. Kolejny etap też będziemy realizować w Nieczajnej Górnej. To też trzeci etap, też podobna kwota. A pozostała będzie przeznaczona na realizację zadania droga 1310 w miejscowości Zalipie. To kiedy te prace? Obok domu Malarek. Będą realizowane? Prace będą realizowane niebawem. Jeśli chodzi o ulicę Szarwarską, już teren budowy jest przekazany. Myślę, że nie będzie takich uciążeń jak na pierwszym i drugim etapie, ponieważ realizowany wodociąg znajduje się poza pasem drogowym, więc wydaje mi się, że tutaj nie będzie tak dużych uciążliwości. Pamiętam, że niektórzy krytykowali Prawo i Sprawiedliwość za rzekome tekturowe czeki, prawda, kiedy takie różne te rządowe fundusze były wręczane, a tymczasem to dostaliście znaki dobrej drogi. Różni się to od tych czeków tekturowych? My, samorządowcy, cieszymy się, że otrzymujemy środki. Forma przekazania jest dowolna oczywiście, ale to też jest informacja dla mieszkańców, że takie środki są, że inwestycje będą prowadzone, z czego się bardzo cieszę. Sporo także inwestycji drogowych w regionie. Jak przebiegają te prace w miejscowości Luszowice? W miejscowości Luszowice to jest na trasie droga 1323 powiatowa, tam jest obiekt mostowy, już bardzo był w złym stanie i tutaj też udało się pozyskać środki, inwestycja niespełna dwumilionowa, bardzo potrzebna, oczekiwana przez kilka lat, oczekiwana przez mieszkańców i tutaj też z satysfakcją mogę powiedzieć, że zostanie zrealizowana. I także trzeci etap budowy ulicy Szarwarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Tak, umowa, z tego co wiemy, jest podpisana. Kiedy prace będą realizowane? Tak, umowa jest podpisana, jak wspomniałem, w tej chwili realizowany jest wodociąg i myślę, że firma niebawem przystąpi do pracy w obrębie drogi. Naszym gościem jest starosta dąbrowski Lesław Wieczorek. Mówiliśmy w naszych wiadomościach o tej sytuacji na budowie nowego centrum rehabilitacji przy szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, że w trakcie wylewania betonu zawaliła się część stropu wznoszonego budynku. Dlaczego doszło do tej sytuacji? No, nieszczęśliwe zdarzenie przy budowie tego obiektu. Trwają ekspertyzy, więc ja nie mogę się tutaj wypowiedzieć autorytatywnie, co było przyczyną, co się stało. Nadzór budowlany tutaj działa w tej sprawie. Wiem, że zostało zalecone uporządkowanie terenu, ekspertyzy powiedzą, co dalej i ta budowa będzie kontynuowana. Na pewno jest to strata dla wykonawcy i
pewnie opóźnienie z realizacją tej inwestycji. Tak, bo takie informacje na tablicy widnieją, że dziś ten etap miałby się zakończyć. Czyli prace są aktualnie wstrzymane, tak? Muszą być wstrzymane, trwają ekspertyzy, jak wspomniałem, i po nich zostanie podjęta decyzja przez nadzór budowlany o kontynuacji prac. No takie zdarzenia są na budowach. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na szczęście nikomu nic się nie stało i tutaj trzeba być pewien optymizmu jestem, że to niebawem się będzie kontynuowało. Na pewno to się wszystko przesunie, ale pytanie, co z ewentualnymi kosztami, które powstały w wyniku tej sytuacji? No to tutaj koszty są po stronie wykonawcy. Dobrze, więc do tego tematu będziemy wracać. Panie starosto, wczoraj była prezentacja kandydatów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan jest liderem listy do powiatu dąbrowskiego, numer 1. Dobre decyzje, skuteczne działanie. To jest... Znaczy jestem liderem listy w okręgu numer 1, bo powiat dąbrowski, jeśli chodzi o wybory do Rady Powiatu, jest podzielony na 3 okręgi i tutaj ja jestem liderem w pierwszym okręgu, w drugim okręgu liderem jest kolega Sebastian Kądzielawa, a w trzecim Krzysztof Bryk, obecny wicestarosta. Kto jeszcze znalazł się na liście? Czy to są nowe nazwiska, czy dotychczasowi na listach działacze? Znaleźli się obecni radni, ale też nowe twarze, nowe osoby rozpoznawalne, takie, które już mają pewne osiągnięcia. Myślę, że mamy mocne listy, cały przekrój zawodów. Cieszę się, że te osoby na tych listach się znalazły, że mają ochotę, chęć pracować ewentualnie w samorządzie, jeśli uda się zostać radnym. I tutaj też przedstawiliśmy kandydatów do rad gmin. Listy są moim zdaniem dosyć mocne. Fajne nazwiska, fajne twarze, uśmiechnięte. Chętne do pracy w tych naszych małych ojczyznach, chociaż zainteresowanie samorządem nie jest duże, jakoś tak ostatnio sporo zniechęcenia do startowania, no ale są osoby, które się interesują samorządem i chętnie chcą wystartować, skonfrontować się ze swoimi rywalami. Pan w mediach społecznościowych, widziałam, zachęca do inspirującej współpracy. Tutaj mowa o samej kampanii, to skierowane jest głównie do młodych, żeby się zainteresowani, zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Tak, frekwencja w wyborach parlamentarnych była dosyć wysoka. Ja myślę, że w wyborach do samorządu będzie podobnie. Zachęcam mieszkańców, wyborców, żeby wzięli udział jednak w wyborach, pomimo że różnie go postrzegają, jedni dobrze, inni trochę mniej dobrze. Warto wziąć sprawy w swoje ręce, warto popatrzeć na programy kandydatów, warto popatrzeć na ich wcześniejsze osiągnięcia, czy propozycje tych osób, które dopiero pierwszy raz i warto stają także popatrzeć, jakie są w szranki wyborcze. Pana hasło wyborcze? Dobre decyzje, skuteczne działanie. Proszę to uzasadnić. Mogę to krótko powiedzieć. No, te 5 lat uważam za bardzo dobre dla naszego powiatu. Niebawem wydamy folder, w którym pokażemy mieszkańcom, co zostało zrobione we wszystkich obszarach, które dotyczą powiatu, jego kompetencji, czyli drogi powiatowe, czyli służba zdrowia, oświata, kultura, sport. I mieszkańcy to dostaną do domów, tak? Taki folder? Tak, dostaną to mieszkańcy, będą mogli zobaczyć, co zostało zrobione, bo nie wszyscy się interesują na bieżąco i nie wiedzą, nie widzą, co się dzieje. Więc myślę, że mogę z satysfakcją podsumować te 5 lat i właśnie stąd oceniam, że dużo decyzji było
prawidłowych i działania. To pewnie temat na kolejną audycję z tematów, co się dzieje, pan mówi. To do dziś właśnie upływa termin składania wniosków o udzielanie dotacji dla OSP. Na jakie zadania można się starać? No pewnie dzisiaj także dużo tych wniosków może wpłynąć. Nie jest to nasze zadanie własne, ale prowadzimy od kilku lat taki program dotacyjny dla ochotniczych straży pożarnych. Wnioski można składać do dzisiaj. Te pieniądze można pozyskać nie tylko na cele inwestycyjne, czyli budowę remiz czy zakup samochodów, ale też poprawić stan wyposażenia w jednostkach, czyli ten poziom bojowy podnieść. Strażacy są dobrze wyposażeni w powiecie dąbrowskim, ale zawsze czegoś brakuje, więc ten program pomaga im doposażyć jednostki i tych wniosków mamy bardzo dużo. Rozpoczęła się także kwalifikacja wojskowa w powiecie dąbrowskim. Pan również, widziałam, że spotykał się, kiedy tam młodzi ludzie się zgłaszają. Widziałam też, że 7 marca kobiety są w tym harmonogramie na Dzień Kobiet. Tak, kobiety również stają do kwalifikacji, akurat ta data jest prawie zbieżna. Kilkanaście kobiet przystąpi do kwalifikacji, natomiast w tym roku stają mężczyźni z rocznika 2005, około 400 osób. Bardzo dobra współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Kwalifikacja przebiega bardzo sprawnie. Jest pełna oferta przekazana młodym osobom, żeby ewentualnie zainteresowali się wojskiem i mogli kiedyś wstąpić w jego szeregi. U was sporo patriotycznych obchodów, między innymi jutro bardzo duże wydarzenie, powiatowe obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak to świętowanie będzie przebiegać? Dzień Żołnierzy Wyklętych jest dla nas bardzo ważny, zawsze obchodziliśmy w sposób uroczysty. Jutro, czyli piątek, godzina 18, msza święta w intencji żołnierzy niezłomnych, następnie przejdziemy pod pomnik w parku miejskim, tam złożymy wiązanki i kwiaty, będzie oprawa z klas mundurowych z naszego pierwszego liceum, gdzie właśnie mamy klasy mundurowe wojskowej i Straży Granicznej. Cieszę się, że młodzież jest zaangażowana w takie uroczystości. Zapraszam jutro i na mszę, i pod pomnik. Natomiast w ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych planujemy taki koncert w kinie w Dąbrowie Tarnowskiej 23 marca. Czekamy na dotacje. Wczoraj Komisja Kultury Urzędu Marszałkowskiego miała podjąć decyzję, bo tam złożyliśmy wniosek. Liczymy na dofinansowanie tego projektu. Widziałam także, że był turniej tenisa stołowego, Puchar Starosty Dąbrowskiego, sporo zdjęć, sporo młodych i to nie tylko z Powiśla. Tak, coroczny turniej o Puchar Starosty organizowany w Kupieninie, też bardzo, bardzo atrakcyjny. Przyjechali zawodnicy nie tylko z województwa małopolskiego, ale też z Podkarpacia, ze Świętokrzyskiego. Bardzo dobrze zorganizowany, dużo uczestników, młodzi ludzie, starsi też w podeszłym wieku. Rekreacja jest bardzo potrzebna, wskazana akurat tenis stołowy w powiecie dąbrowskim jest na bardzo wysokim poziomie, stąd jej możliwość dobrej organizacji. To może do aktywności tej fizycznej będziemy zachęcać na koniec, skoro ta wiosna już tuż, tak, tuż. Tak, ten turniej odbył się w Mędrzechowie. Mhm. Aktywność fizyczna wskazana, tak? Bardzo wskazana, szczególnie w czasie kampanii wyborczej także odskocznia taka może być? No, będzie pewnie mało czasu, ale na pewno ruch na świeżym powietrzu jest wskazany. Bardzo dziękuję. Niedługo rusza liga, także trzeba będzie troszkę pobiegać. Naszym gościem był starosta dąbrowski Lesław Wieczorek. Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję za uwagę.